Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy trzecie spotkanie ekumeniczne. Naszym gościem jest ksiądz prawosławny z parafii świętego Jerzego w Orzyszu, ksiądz Jarosław Kuprianuk. Witam, szczęść Boże. Proszę księdza, parafia w Orzyszu nie trwa zbyt długo, została erygowana stosunkowo niedawno. Skąd taka potrzeba? Przecież tej parafii tutaj chyba nigdy nie było. Parafia powstała, powiedzmy, w latach 50. Wszystko było następstwem akcji Wisła z 1947 roku. Dlatego, że jak dobrze wiemy z historii, te tereny, na których się teraz znajdujemy, Prusy Wschodnie, one nie były historycznie nigdy prawosławne, tak? Rdzennie prawosławne. I nawet w późniejszym okresie historii prawosławni osiedlali tu się nielicznie. Jedynym wyjątkiem istnienia parafii przed 1947 rokiem jest parafia prawosławna w Wojnowie, ale jej historia jest związana z tym, że tamtejsza społeczność staroobrzędowców za sprawą jednego duchownego, księdza Awajewa Aleksandra, przeszła na prawosławie. Natomiast wszystkie inne parafie na terenie Warmii i Mazur powstały po 1947 roku, po przymusowych wywózkach, które były tutaj organizowane po wojnie, wśród również ludności prawosławnej, głównie z województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. No właśnie, mówimy o tak zwanej akcji Wisła, jest to stosunkowo kontrowersyjna sprawa. Może ustalimy jedną rzecz, że mimo wszystko, jak nam się często wydaje, wysiedleńcy w ramach tej akcji to niekoniecznie jacyś ukraińscy partyzanci, banderowcy, tylko po prostu zwykli ludzie innego wyznania, wyznania prawosławnego i bardzo często również nie Ukraińcy. Znaczy jest tak, że wywożeni byli i prawosławni, i grekokatolicy. Tak? Bardzo łatwo jest powiedzieć jakieś chwytliwe hasło i wszystkich wrzucić do jednego worka. Oczywiście. Natomiast jest tak, że byli wywożeni i są świadectwa ludzi. Już większość z nich nie żyje, tak? Niektórzy jeszcze pamiętają, są tacy, co mieli po 10-15 lat w 1947 roku, że przychodzili i po prostu pytali, czy przejdą na rzymski katolicyzm, czy będą wywiezieni. I historie były tragiczne, dawali tydzień, nawet czasami dzień na spakowanie się. Akurat historia parafii w Orzyszu czy w Rągowie jest związana z wywózkami z Lubelszczyzny, okolic Białej Podlaskiej. I ci ludzie byli tutaj wiezieni wagonami bydlęcymi. To, co mieli ze sobą, to mieli tak naprawdę. To już był lipiec, pola już z siebie mieli obsiane. Tutaj jechali w nieznane, wieźli ich ponad 2 tygodnie. Jakoś musieli przetrwać, byli bardzo stygmatyzowani, byli bardzo napiętnowani. I ja nie chcę mówić, że wszyscy byli, że tak powiem, czy nie byli banderowcami, czy nie byli zwolennikami jakby tych ruchów nacjonalistycznych. To nie jest mnie osądzać. Ja wiem po prostu po tych ludziach, którzy organizowali parafię, że oni nie byli. Tak? Większość z nich była wywożona z województwa lubelskiego, centralnego wtedy, w okresie międzywojennym województwa w Polsce, które nie miały zewnętrznych granic z innym państwem. Mieli polskie paszporty, tak? Mieszkali natomiast na Kresach. I jeżeli chodzi o to, posługiwali się innym językiem i wyznawali wiarę swoich przodków, którą wyznawali tam od wieków. I założeniem, bardzo często mówią badacze tematu, akcji Wisła było rozbicie lub umniejszenie roli prawosławia czy grekokatolicyzmu w Polsce. Dlatego, że w okresie międzywojennym było tak, że ponad 20% ludności było wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej. Po wojnie sytuacja mocno się zmienia ze względu na przesunięcie granic. Otrzymaliśmy jako Polska tereny, które tak naprawdę nigdy rdzennie nie należały do nas, albo przez bardzo krótkie okresy czasu w historii. I prawosławie było po wojnie w bardzo trudnym położeniu. Bardzo wielu wiernych, bardzo wielu duchownych zostało za wschodnimi granicami. A ci niemieccy zostali poddani również represjom. Niestety historia jakby
osądziła troszkę tych ludzi, którzy w zamyśle chcieli zniszczyć prawosławie, czy je rozbić, dlatego że ono de facto rozprzestrzeniło się na teren całej Polski, tej zachodniej szczególnie, czy tutaj Warmii i Mazur, i aktualnie w każdym wojewódzkim mieście, czy w każdym większym mieście powiatowym tutaj na Mazurach mamy parafię prawosławną i to jest parafia, której trzon stanowią ludzie wysiedleni w akcji Wisła. No ale musimy mieć świadomość, że Polska Rzeczpospolita, czy była pierwsza, czy druga, była również Rzeczpospolitą Polaków prawosławnych. Rzeczywiście po II wojnie światowej odcięto na ten wschód, który się nazywa Kresami, ale właściwie można powiedzieć, że to było centrum właśnie kulturalne, między innymi Wilno, Lwów, i tam zostali Polacy wyznania prawosławnego. W tej chwili prawosławie jest drugim wyznaniem w Polsce w kontekście takiej liczebności. No właśnie, prawosławie było zawsze w Polsce, zawsze było związane z Polską. A jak wygląda ta kwestia rosyjskości? Bo w takim społecznym pojęciu mogłoby się wydawać, że prawosławny to Rosjanin. Przedstawiłem księdza jako księdza. No a co z popem? Co z Batiuszką? Jeżeli chodzi o Batiuszkę, no to jest rosyjska nazwa na duchownego. Zdrobniale ojczulku, ojcze, tak? I tak też zwracają się ludzie również w języku polskim do księdza prawosławnego per ojcze, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wyrażenie pop, to jest wyrażenie z cechami negatywnymi, szczególnie w języku polskim, nacechowane negatywnie. Nie używamy go, nie powinniśmy go używać. No, błędem wydawców krzyżówek jest, że dalej ponawiają ten błąd. Natomiast no jest obraźliwe tutaj na tych terenach. To wynika z wielu rzeczy. I ja myślę, że głównie wynika z pewnej polityki komunistów, którzy bardzo mocno negatywnie zachowali księży prawosławnych. Ja chcę zaznaczyć, że to słowo w innych językach słowiańskich nie jest koniecznie obraźliwe. Przykładowo w języku serbskim jest to normalne określanie księdza prawosławnego. Ksiądz prawosławny to jest pop, tak? Żona księdza to jest popadia. Normalnie tego się używa. Nie jest to w żadnym stopniu obraźliwe. Natomiast na naszych terenach już tak. No, ze względu jakby też na pewne stereotypy i ze względu na pewną częstotliwość powtarzania i wyśmiewczość, którą jest nacechowane to słowo. My obecnie w języku polskim, jako odpowiednik księdza katolickiego, możemy takie obraźliwe słowo powiedzieć, że to jest klech. Tak? Więc mówić pop do księdza prawosławnego, do ojca, to mówić klecha do księdza katolickiego, ojca katolickiego. No więc mówiąc krótko, ksiądz, ojciec, pasterz. I Polacy wyznania prawosławnego nie mają problemów z polskością. No właśnie, autokefalia. Cóż to znaczy? Autokefalia jest to niezależność administracyjna, terytorialna, również finansowa, bo to też trzeba podkreślić. Znaczy, że nasz Kościół, który oficjalnie nazywa się Polski Kościół Prawosławny, nie jest to Kościół Prawosławny w Polsce, nie jest to, jest to Kościół, jakby można powiedzieć, narodowy, tak? Jest to Kościół polski, tak? Ma niezależną hierarchię, która sama stanowi o sobie. Sami wybieramy biskupów swoich, sami wybieramy swojego zwierzchnika Kościoła i sami jakby mamy oddzielne finanse, czyli to jest też bardzo ważne, bo nikt nie może z zewnątrz wpływać na nas, tak? Bardzo często, szczególnie w dzisiejszych czasach, widzimy, że są bardzo duże wpływy instytucji finansowych na państwa, na różne inne instytucje i mówimy, że to jest wpływ zewnętrzny. U nas takiego wpływu nie ma, bo jesteśmy niezależni, tak? Również kanonicznie jesteśmy niezależni, sami sądzimy jakby duchownych czy wiernych, jeżeli są jakieś przestępstwa, tak? Kanoniczne oczywiście, to w tym sensie. I jakby też proces tej nadania autokefalii jest bardzo skomplikowany w Polsce. No, to też trzeba byłoby wyjaśnić. Autokefalia niedługo będzie miała 100 lat. W 1925 roku, w 1924 była nadana, w 1925 była ogłoszona. I jest tak, że no, była okupiona i nawet śmiercią pierwszego zwierzchnika, metropolity Jerzego,
arcybiskupa Jerzego, który został zabity przez tych, którzy nie byli zwolennikami autokefalii. Założenie autokefalia jako ten ustrój administracyjny cerkwi, ona mówi o tym, że jeden naród, jedna cerkiew. W Polsce był ten problem, że jakby jednego narodu jako takiego tutaj na tych terenach nie było. Dlatego, że świadomość narodowa wtedy pojawiająca się w XX wieku określała niektórych jako Białorusinów, niektórych jako Ukraińców, niektórych jako Polaków. I nie było tak, że prawosławny naród był, że polski naród był prawosławny. Nie, marginalnie był prawosławny, tak? I większość z tych osób, które należały do Kościoła prawosławnego, pochodziły z Kresów i, co też warto zaznaczyć, mocno nie wiązały się z stricte polskością, tak? Dlatego, że Kresy jakby rządziły się swoją kulturą, swoim językiem i jako czysto polskie, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, nie możemy ich nazwać. Natomiast były na pewno fragmentem, częścią Polski i to nierozerwalną częścią Polski. I ta autokefalia była okupiona dużymi problemami, natomiast my ją dostaliśmy od patriarchy Konstantynopola. Nie wszystkie inne cerkwie autokefaliczne ją znały. Dopiero w 1948 roku znał ją patriarchat moskiewski, bo struktura organizacyjna prawosławia jest troszkę inna niż struktura organizacyjna Kościoła rzymskokatolickiego. W Kościele rzymskokatolickim głową Kościoła jest papież. I każdy, kto ma łączność z papieżem, ten jest w Kościele. Tak? Natomiast w Kościele prawosławnym jest troszkę inna organizacja. Podstawową jednostką, taką niezależną, powiemy, cerkwią, jest każda diecezja z biskupem na czele. Biskup ma pełnię władzy. Każdy, diecezjalny, tak? Każdy biskup może sprawować wszystkie sakramenty, może wyświęcać duchownych, zakładać parafii, prowadzić życie i on za to życie odpowiada. Duchowy, tak? Do wyświęcenia biskupa potrzeba trzech innych biskupów, przynajmniej. Czyli trzech się zbiera i wyświęcają kolejnego. I historycznie było tak, że były po prostu rejony, które miały po kilka tych biskupów i one się łączyły w metropolię. Czyli jakby byli ci biskupi, oni wszyscy łączyli się w taką jednostkę inspiracyjną, którą nazywamy metropolią, czyli był biskup metropolita, zazwyczaj zasiadający w największym mieście. I on jakby przewodniczył zebraniom tych wszystkich biskupów, nie na zasadzie tego, że miał prymat władzy, tylko był prymat honorowy, to znaczy, że on był pierwszym spośród równych. Przykładowo, jeżeli nasz metropolita, który ma diecezję warszawsko-bielską, chce pojechać i celebrować nabożeństwo w diecezji białostocko-gdańskiej, w której my teraz się znajdujemy, musi pytać o zgodę biskupa diecezji białostocko-gdańskiej, bo to nie jest jego teren kanoniczny. Choć jest metropolitą, tak powiemy, ma prymat, ale to jest prymat honorowy. To jest prymat taki, którym on nie może jakby wejść swoją władzą kanoniczną na teren innej diecezji i jakby na takiej zasadzie. To jest takie równe jakby diecezja jest tym najważniejszym. No i później było historycznie tak, że powstały patriarchaty. Było ich historycznie 5. To ze względu na podział Cesarstwa Rzymskiego. Dlatego, że tam były też te, powiemy, okręgi i mniej więcej w takich okręgach powstawały patriarchaty. Pierwszym był Rzym, jako że Rzym był stolicą cesarstwa. Drugim był Konstantynopol, jako że był drugą stolicą cesarstwa. Następnie były patriarchaty Aleksandrii, Antiochii i patriarchat Jerozolimy, podniesiony do godności patriarchatu ze względu na święte miasto i święte miejsce. No i w historii wiemy, że patriarchat rzymski nastąpił rozłam w 1054 roku. Patriarchat rzymski, czyli papież rzymski, legaci jego tak naprawdę zerwali łączność eucharystyczną z patriarchą konstantynopolitańskim, tylko między nimi dwoma. Natomiast reszta patriarchów przyłączyła się do patriarchy konstantynopolitańskiego, uznała te zerwanie jedności jakby i był rozłam. Nie pierwszy zresztą w historii, ale ugruntowany czwartą wyprawą krzyżową,
gdzie krzyżowcy zgrabili i spalili Konstantynopol, zdjęli patriarchę, postawili swojego łacińskiego, co już jakby de facto przekreśliło szanse na zażegnanie tego rozłamu, tak jak zażegnywane były wcześniejsze rozłamy, czy to akacjański, czy to Focjusza, były takie w historii znane. No i mówiąc najbardziej obrazowo, powstały dwa kościoły, zachodni i wschodni. Na pewno różnimy się administracyjnie, zwierzchnością, a czym różnimy się na takiej płaszczyźnie ludzkiej? Na przykład właśnie w kwestii rozumienia Słowa Bożego, w kwestii modlitwy, czy katolicyzm i prawosławie to są tak diametralnie różne religie? Nie. To trzeba otwarcie powiedzieć, dlatego że bardzo dużo rzeczy jest takich samych. Ja myślę, że głównym problemem, bo teraz od lat 60. XX wieku trwa dialog pojednawczy, głównym problemem, z jakim się my stykamy, żeby powrócić do jedności po tych prawie 1000 latach rozłąki, jest pojmowanie prymatu papieża. Myślę, że to jest główny problem, który jakby nie pozwala nam się pojednać, tak? I ten problem ma swoje inne, jakby głębokie podwaliny. Poza tym trzeba jeszcze powiedzieć, że mamy troszkę inne rozumienie i teologię Maryi, dlatego że my nie mamy dogmatu o niepokalanym poczęciu przy Najświętszej Bogorodzicy. Ten dogmat był ogłoszony przez Kościół katolicki już po rozłamie w XIX wieku, z tego co dobrze kojarzę. Dobrze. I to też jest duży problem. Ale właśnie, problem, ale czy aż tak wielki? Czy katolik może iść do cerkwi, wziąć udział, mówiąc po katolicku, mszy świętej, a w rozumieniu prawosławnym, w świętej liturgii? W świętej liturgii. Zależy, co rozumiem przez udział. Nie może wziąć czynnego udziału, dlatego że nie może przystąpić do Eucharystii, do wspólnego kielicha. Tak? Nie może przyjąć ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Nie ma wspólnej komunii między naszymi kościołami, więc de facto aktywnie uczestniczyć nie może. Natomiast nikt nie zabroni wspólnej modlitwy, bo takie modlitwy przecież mają miejsce. Mamy tydzień modlitwy jedność chrześcijan i z kościołem protestanckim, również i z kościołem katolickim spotykamy się, modlimy się, ale te modlitwy jakby Kościół prawosławny modli się takimi modlitwami o pomnożenie miłości. Natomiast no, nie ma tej wisienki w torcie, tak? Nie ma tej wspólnej komunii, do której wszyscy dążymy. Bo jakby w naszym rozumieniu prawosławnym wspólna komunia, wspólne przyjęcie ciała i krwi Chrystusa byłoby wyrazem tego, że jesteśmy w jedności. I to też czasami jest błędnie rozumiane ze strony rzymskokatolickiej, że w pojęciu prawosławnym, jeżeli ktoś przystąpi do komunii w naszym kościele, w naszej cerkwi, to on jest prawosławny. Tak? Z automatu staje się człowiekiem prawosławnym. To też trzeba wiedzieć. Czasami spotykamy się z sytuacjami, gdzie przyjeżdżają turyści i pytają się, czy my możemy przyjąć Chrystusa. Jeżeli są prawosławni, to tak. Natomiast jeżeli nie są, to kategorycznie nie. Natomiast wiem, że teologia katolicka w pewnych skrajnych przypadkach dopuszcza. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w pewnych skrajnych przypadkach dopuszcza przyjęcie sakramentu. Ale tak zewnętrznie przecież na przykład kultywujemy, obchodzimy te same święta. Może w innym czasie, bo to jest kwestia reformy kalendarza. To jest kwestia kalendarza. Zdaje się w tym roku Wielkanoc. Bardzo późno, po prawosławnych. Tak. 2 maja. 2 maja. 2 maja. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, to jest bardzo prosta sprawa. Jak wcześniej w historii mieliśmy 5 patriarchatów, które aktualnie rozrosły się. My mamy 15 cerkwi niezależnych, autokefalicznych, plus Kościół rzymskokatolicki 16, który powiemy nie jest w jedności z tymi 15. To tak z perspektywy prawosławnej, tak jakby najłatwiej to wytłumaczyć. Na pierwszym Soborze Powszechnym w 325 roku święci nasi biskupi Kościoła Niepodzielonego ustalili, kiedy będzie świętowana Wielkanoc, bo mieli problem. Niektórzy świętowali razem z Żydami, niektórzy świętowali przed, niektórzy po. Nie wiadomo było, jak dokładnie ustalić, dlatego że to jest zależne od kalendarza księżycowego. I ustalili, że
będzie datę świętowania Wielkanocy ustalał patriarcha aleksandryjski. Z prostej przyczyny. No, w Egipcie najlepsi byli astrologowie kiedyś, tak? To w ogóle bez dwóch zdań. I pewne zasady określono. Pierwsza zasada, że ma być po równonocy wiosennej, że ma być w pierwszą niedzielę po równonocy wiosennej i że ma być po pasce żydowskiej. Bo z Pisma Świętego wynika, że Wielkanoc zmartwychwstania Chrystusa było po pasce żydowskiej, która była jakby w piątek zdjęli Chrystus, jakby nie robić tego na Paskę i w niedzielę Chrystus zmartwychwstał, więc jakby oni to ustalili. I patriarcha aleksandryjski taką datę ustala corocznie. Natomiast po rozłamie Kościół katolicki zaczął sam ustalać tą datę, bo już jakby nie był w jedności z patriarchatem aleksandryjskim i pominięty został warunek, że ma być przed Paską żydowską. Ale bez wątpienia, mimo różnicy dat, Wielkanoc jest najważniejszym świętem. Tak, jest świętym świąt. Ważniejszego święta. A czy obchody święta Wielkiej Nocy w Kościele Prawosławnym, w cerkwi, różnią się od katolickiej obchody? Myślę, że na chwilę obecną najbardziej widoczną różnicą jest to, że prawosławie bardzo mocno zachowuje i przestrzega postów. W Kościele katolickim aktualnie widzimy, że posty nie są tak mocno przestrzegane. W Kościele prawosławnym są posty w środę i piątki zawsze i są cztery posty wielodniowe. Jednym z nich jest Wielki Post. On się zaczyna 47 dni przed Wielkanocą. I 40 dni puścimy w naszym rozumieniu. Nie jemy mięsa, nie jemy na biału. Cały porządek jakby tego postu, przepisany szczególnie dla mnichów, dla monasterów, mówi też o tym, że się nie je ryby. W pierwszym tygodniu w ogóle tylko woda i chleb. Tak? Są bardzo rygorystyczne. Natomiast ten post w zależności od stanu zaangażowania duchowego, on jest ugodzony jakby dla ludzi. Natomiast staramy się pościć tak, jak jest napisane. I ten post jest bardzo srogi. On trwa 40 dni i później zaczyna się Wielki Tydzień. I w tym Wielkim Tygodniu również pościmy. Tak, bardzo mocno, wspominając wszystkie najważniejsze wydarzenia, i przychodzi Wielkanoc, zmartwychwstanie Chrystusa, i wtedy jakby całe 7 dni jest jedno wielkie święto, zmartwychwstanie, przez 7 dni nie ma postu, są bardzo uroczyste nabożeństwa. Nie mamy pojęcia triduum paskalnego, tak jak w Kościele katolickim, natomiast oczywiście obchodzimy i wspominamy te wszystkie same wydarzenia. Tak? Droga krzyżowa, która jakby przybrała formę pochodów, procesji w Kościele rzymskokatolickim, w Kościele prawosławnym sprowadza się do tego, że w Wielki Czwartek wieczorem, to już jest nabożeństwo wielkopiątkowe, my czytamy 12 fragmentów pasyjnych Ewangelii, gdzie jakby ta sama historia jest opisywana. Tak, nie ma tylko po prostu pochodów od stacji do stacji. To jest tylko kwestia różnicy pewnej obrzędowości. Nowy Testament jest identyczny co do joty. Nikt go nie zmienią, tak? Troszkę jest różnic w Starym Testamencie. Prawosławni mają 3 księgi więcej, uznają 50. Kościół rzymskokatolicki 47. Kościół protestancki tylko 39. Biblii hebrajską. I tu mogą być jakieś różnice, ale w Nowym Testamencie różnic żadnych nie ma. Są to różnice co do interpretacji. Niestety jest już ponad 1000 lat rozłamu między kościołami. No i tak jak ksiądz stwierdził, Kościół katolicki trochę ewoluował w sensie nowych dogmatów, nowych zasad wiary. Ksiądz wspomniał o Kościele protestanckim. Właśnie przychodząc tutaj na tereny Prus wschodnich, byłego państwa niemieckiego, prawosławie zetknęło się, no i pewnie styka się do tej pory z protestantyzmem, z luteranizmem. Jakie są relacje między tymi dwoma kościołami? No, w kontekście również tej ziemi. W Polsce bardzo dobre. Dlatego, że my mamy jedną uczelnię wyższą, na której razem się uczymy. I zazwyczaj, jeżeli jesteśmy w podobnym wieku z pastorem, to i się znamy, i znaliśmy się już wcześniej wtedy. Tak? Mieliśmy tych samych wychowawców, po tych samych korytarzach chrześcijańskiej akademii teologicznej chodziliśmy. Myślę, że bardzo dobrze współpraca się rozwija, czy to z Kościołem polsko-katolickim, czy z kościołami protestanckimi. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Również prowadzimy dialog ekumeniczny, spotykamy się i szczególnie, jeżeli chodzi też o kształcenie kadr, bo nasi prawosławni naukowcy kształcą też protestanckich księży i protestanccy naukowcy
kształcą nas, tak? I jest tak, że jakby ta współpraca też pokazuje tą więź i ten wymiar komunizmu, że pomagamy sobie nawzajem właśnie tą kadrą naukową, żeby móc wykształcić przyszłych duchownych, kandydatów, żeby oni mogli nieść tą misję Cerkwi Kościoła. No jestem, powiem szczerze, zaskoczony, ponieważ przecież przepaść dogmatyczna jest ogromna. Czy ja wiem, Kościół protestancki, on oddzielił się od Kościoła rzymskokatolickiego. I tutaj jest troszkę jakby utrudniony dialog, dlatego że tezy Lutra, on dotyczyły pewnych błędów Kościoła rzymskokatolickiego, które on w Wittenberdze na kościele wywiesił, tak? W większości te błędy jakby nie dotykały Kościoła prawosławnego. I jest tak, że jakby my odkrywamy, że wiele wspólnego nas łączy. I często pada pytanie, co by było, żeby Luter wiedział i znał prawosławie. Może troszkę inaczej by do tego podszedł. To nie nam jest osądzać. Natomiast na pewno jest tak, że pewne wypaczenie tradycji kościelnej, które nastąpiło w średniowieczu w rzymskim katolicyzmie, szczególnie jeżeli chodzi o sprawę odpustów, one doprowadziło Lutra do skrajnej pozycji takiej, że odrzucił tradycję świętą, tak, której my nie odrzucamy i ją mamy. I to jest jakby tutaj problematyczne, bo Luter jakby wysunął tezę jedna wiara, jedno pismo, jeden Chrystus, tak? Sola fide, sola Christi, sola scriptura. I jest tak, że jakby też odrzucił kult świętych, co dla nas jakby no jest bardzo, jest nie do zaakceptowania, tak? Jest nie do zaakceptowania jako dla prawosławnych. Tym niemniej jest bardzo dużo wspólnych punktów stycznych. I jest tak, że w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie my znajdujemy dwa przykazania. Przykazania miłości. Kochaj Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego. I kiedyś profesor zadał pytanie, kogo Bóg kocha bardziej? Czy Matkę Bożą, czy Antychrysta? I jaka jest odpowiedź? No człowiek powiedział, że Matkę Bożą. Nie, Bóg jest niezmienny, on kocha wszystkich tak samo. Bo żeby Bóg się zmieniał, to nie byłby Bogiem. Bóg jest absolutem, on się nie zmienia. Jego miłość jest równa do wszystkich. Tylko nasze pojmowanie miłości, nasze pojmowanie miłosierdzia, nasze pojmowanie jakby relacji do Boga czy do drugiego człowieka jest niedoskonałe, bo człowiek jest grzeszny, tak? I my nie możemy czasami sobie pojąć, jak Chrystus mógł powiedzieć, módlcie się ze swoich wrogów, go ukrzyżowywali, a on w tym czasie mówił, wybaczą wam, tak? To jest jakby pewien paradoks chrześcijaństwa. Pewien paradoks dlatego, że no, człowiek zna uczucie miłości, dla niego to jest troszkę nielogiczne i niepojęte, tak? Tym niemniej właśnie ten dialog, który teraz się prowadzi między kościołami, jest nie bez przyczyny nazwany dialogiem miłości. Bo to jest dialog, który właśnie polega na tym, że powinniśmy traktować wszystkich na równi. Że powinniśmy starać się dążyć do tego, by te słowa Pisma Świętego, te przykazania Chrystusa Nowotestamentowe wprowadzać w życie. Temu tak bardzo dobrze rozwija się współpraca na podłożu charytatywnym na przykład. Jest caritas. Jest Eleos prawosławny, jest diakonia protestancka. Oni robią co roku różne akcje. I bożonarodzeniowe, i wielkopostne. I bardzo dobrze na tym polu się znajdują. Dają świadectwo miłości. I tego też nam jest trzeba w współczesnym świecie. Bo tak jak widzimy świat wcześniejszy, powiemy, naszych ojców czy naszych dziadków, on polegał bardzo mocno na pewnych stereotypach. Teraz ludzie mają otwartość mediów, mas mediów, i różnych innych rzeczy i światopoglądowo jakby potrafił szerzej spojrzeć na świat. A kiedyś było tak, że nie baw się z tym dzieckiem, bo to Niemiec, albo nie baw się z tym dzieckiem, bo to Ruski. Bardzo często można było spotkać takie obraźliwe jakby zdanie, że rodzice nawet nie chcieli, żeby były pewne relacje powstawały międzywyznaniowe, tak? I pewne stereotypy się utarły właśnie, że prawosławni to są okupanci z zaboru rosyjskiego, że protestanci to są Niemcy. Tak? Bardzo często. Ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że nasze małe ojczyzny były na Kresach i to było normalne, że na Śląsku mówiono po śląsku, czy nawet bardziej po niemiecku, a w takim Grodnie, Wilnie czy Lwowie mówiono językiem, który bardziej przypomina teraźniejszy język rosyjski, czy ukraiński, białoruski. Bo wtedy jeszcze nie było jakby wykształconej pełnej świadomości narodowościowej. Ludzie byli agralni, byli rolnikami.
żyli na tej samej ziemi, przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Nie było to dużo. Jedna krówka, jedna świnka i jedna rodzina do wykarmienia. Tak? Wszystkiego po trochu. Nie tak jak teraz są wielcy rolnicy, że tylko się specjalizują jakby w jednej produkcji. Mieli wszystkiego po trochu i tak sobie żyli z Bogiem na co dzień, chodzili do świątyni, modlili się tak, jak im rodzice i dziadkowie przekazywali i ich zbytnio nie obchodziła zmiana granic. Nie ukrywajmy. Oni nie podróżowali, nie robili jakiejś wielkiej kariery. Tak? Oni żyli razem ze sobą w swoich małych wspólnotach i jakby w głębokiej wierze w Boga. To, że później rozwój, rewolucja przemysłowa, ta, która się zaczęła w Anglii i tak dalej, umożliwiła podróże, jakby szersze spojrzenie na świat, no to bardzo mocno zmieniły. To jakby nie da się ukryć. My nawet widzimy przez pryzmat kalendarza liturgicznego, czy kościoła rzymskokatolickiego, czy kościoła prawosławnego. Matka Boża Zielna, powiemy, tak? Co się święci zioła? No bo już są, tak? Na przemienienie pańskie, święto w kościele prawosławnym 6 sierpnia 19 w starym kalendarzu, święci się owoce, bo już one dojrzały. Tak? Teraz mieliśmy Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego, tak? Mieliśmy wczoraj to święto, spotkanie pańskie, święciliśmy świece, miód zebrany, jakby został wosk. Wosk ludzie przerabiali, święcili świece. Wszystko było podporządkowane jakby temu systemowi rolniczemu. My teraz w innych realiach żyjemy. Księdze, ja księdzu nie przerywam, ponieważ słucham tej relacji z zapartym tchem. Dlaczego? Ja miałem zadać księdzu pytanie właściwie na sam koniec. Cóż by chciał ksiądz powiedzieć właśnie słuchaczom, którzy w większości pewnie są katolikami, ale pewnie będą nas słyszeć luteranie, prawosławni przecież również. I właściwie ksiądz to wszystko powiedział już. Czyli totalna otwartość, to co nas łączy, łączy nas Biblia, Chrystus, Dekalog, no i nasz świat, nasza ziemia, Polska. Tak. Mamy różnice, które są na pewno różnicami teologicznie bardzo ugruntowanymi, tak? Tym niemniej, czy one są przeszkodą w relacjach międzyludzkich? Nie są. Nie są i nie powinny być. Dlatego, że każda przeszkoda w relacji międzyludzkiej, ona świadczy o braku miłości. My przed nagraniem rozmawialiśmy troszkę o Tatarach, tak? I ja wspominałem historię, że prawosławni mnisi na Górze Synaj chronili przecież Mohameda przez wiele dni, dlatego że jego pobratymcy chcieli go zabić, tak? I jakby tylko dzięki miłości prawosławnych mnichów i tej ochronie on został przy życiu i na świadectwo odcisnął swoją rękę na pergaminie, która jest przechowywana jako jedna z największych świętości są w monasterze prawosławnym, tak? Ale to tylko pokazuje o tym, że tym ci mnisi wypełniali te przykazania miłości, kochali każdego równo, dla nich każdy był pneumatoforem, nosicielem ducha, bo każdy z nas ma Ducha Świętego w sobie, tak? I każdy z nas jest gotowy na pewien przyzysk Boży, jeżeli Pan Bóg wezwie. Czasami jest tak, że w życiu musi stać się wielka bieda, żeby człowiek przyszedł do kościoła, do cerkwi. A czasami jest tak, że człowiek czuje tą potrzebę i bez tej wielkiej biedy, tak? Jakby odnajduje w sobie wiarę, my powiemy współczesnym językiem, pewien cel istnienia. Tak jak dla młodzieży obecnie celem istnienia są pewni idole. Czy to muzyczni, czy to internetowi, bo teraz tego mamy dużo. To też trzeba śledzić, tych youtuberów wszystkich, instagramerów i tak dalej. Dlatego, że to pokazuje pewien sposób myślenia i są pewne fenomeny. Okazuje się, że człowiek, który ma 10-12 lat, wydaje swoje autobiografię, śledzi go 20 milionów osób. Zarabia na tym niebotyczne pieniądze. On jest idolem młodzieży, załóżmy, idolem wielu, tak? A co za tym idzie, zaczyna kształcić, tak, kształtować tak. świadomość. A dla nas, kto powinien być idolem? No, Jezus Chrystus. To wynika jakby z naszej teologii. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Bo każdy człowiek jest umylny, każdy człowiek jest grzeszny i każdy człowiek minimalnie może wyznawać różne wartości, niekiedy w jego pojęciu bardzo właściwe i dobre. Tak? Ale w pojęciu innych mogą być to wartości niekoniecznie sprawiedliwe. W pojęciu sprawiedliwości ludzkiej. Natomiast jedynym absolutnym i pewnym źródłem jakby
czy moralności, czy naszego postępowania z Jezus Chrystus, z prostej przyczyny. Jako Bóg był nieomylny, był bezgrzeszny, tak? Był prawdziwym Bogiem, a Bóg z założenia jest niezmienny. I bez wątpienia obowiązuje nas chyba wszystkich po prostu szacunek do siebie, do ludzi, do innych religii. Zasłyszałem coś takiego właśnie gdzieś na wschodzie, że w naszym polskim miasteczku za Bugiem ciężko było pracować na zewnątrz w ciągu roku. Dlaczego? No bo było tyle wyznań i nie wypadało w święta prawosławne, katolickie, żydowskie pracować, więc trudno było robić nawet drewno. To jest problem współczesnej kultury i współczesnego człowieka, że zamyka się sam w sobie. Człowiek przestał być człowiekiem społecznym. Człowiek zamknął się w czterech ścianach lub zamknął się w swoim smartfonie, w swojej komórce. To dla niego jest teraz świat. To dla niego jest teraz pole wymiany poglądów. I on tam się czuje otwarty, tam się czuje wolny. Podam przykład. W Warszawie, odwiedzając z kolędą, bardzo często, co jest naprawdę potwierdzone wieloma rozmowami, ludzie proszą, proszę księdza, proszę przyjść po cywilu. Bierze się ksiądz w mieszkaniu. Nie chcielibyśmy, żeby sąsiedzi wiedzieli, że my jesteśmy prawosławni, czy przyjmujemy księdza. My chcemy poświęcić dom i tak dalej, pomodlić się, ale my nie chcemy. Znaczy, człowiek się zamyka sam w sobie i rzeczywiście, co się widzi, obnoszanie się ze swoją wiarą, czy ze swoimi poglądami, nie jest do końca teraz modne. Dokładnie. Szczególnie tymi konserwatywnymi, dlatego że no, wiara wymaga pewnego poświęcenia. To jest pewien konserwatyzm, który tak, będzie. Zamknięto to gdzieś w jakiejś pieleszej intymności, o czym nie wolno mówić, nie można pytać o wyznanie, o wiarę, czy wręcz człowiek wierzący w niektórych kręgach jest uważany za kogoś dziwnego. Tak, kogoś nienormalnego. Nienormalnego, tak. Nawet tak. A ksiądz w cerkwi nie widziałby problemu modlitwy właśnie z katolikiem, z luteraninem? Jeszcze w Orzeszu tego nie robiliśmy, dlatego że to może nie jest moja główna parafia. Tak? W Mrągowie jest jakby, ja tam mieszkam i tam jest większa parafia. Corocznie spotykamy się w takiej modlitwie. Corocznie jest tydzień modlitwy o jednych chrześcijan. Spotykamy się również przy okazji innych uroczystości. W Orzeszu wspólnie święcimy opłatki zawsze na spotkaniu bożonarodzeniowym. To już tradycją stało się. Nie wiem, czy mój poprzednik to robił, ale od 5 lat, no w tym roku nie było, wiadomo, sytuacja. Przyjeżdżam i staram się jakby też uczestniczyć wspólnie, dzielić się tą radością świąt Bożego Narodzenia. Ja nie widzę najmniejszego problemu. Myślę, że to jest normalne zachowanie. To taka anegdota, jeszcze mi się jedna nasuwa, jeżeli mogę wtrącić, że kiedyś tam bodajże Kant był na pewnym zjeździe filozofów byli pewni ludzie na zjeździe filozofów, przyjechali do Kanta zadać relacje i Kant się pyta, jak było. I mówią, że było bardzo wiele osób i tak dalej, bardzo, bardzo to wszystko było. I Kant powiedział, że historyków filozofii dużo, filozofa ani jednego. A to tak samo my możemy sparafrazować i powiedzieć, że ludzi wokół nas dużo, a człowieka ani jednego. I czasami tak jest. A tak naprawdę my musimy być otwarci, musimy umieć kochać, musimy umieć traktować równo każdego człowieka, nie wywyższać się przede wszystkim, tak? Znać też swoją wartość, bo to też nie chodzi o to, żeby swojej wartości nie znać, ale to swoją wartość, tak jak przy powieści o talentach, procentować, tak? Na innych, jeżeli możemy pomóc. Ludzie zamknięci są. Czemu tyle akcji, jakby te akcje charytatywne, które się odbywają, wielkie zbiórki internetowe i tak dalej, to jakby pokazuje, że to wszystko przeszło na internet. To jest też bardzo dobre. Ale jest też tak, że jest bardzo duża obojętność i tak dalej. Internet pozwala w bardzo łatwy sposób wyrazić swoje poglądy, które na przykład są odmienne od innych poglądów, tak bez żadnych konsekwencji. Zapewnia anonimowość. Dokładnie. W historii wcześniej czegoś takiego nie było, bo ludzie jako pewna społeczność, tak jak tutaj mamy miasto Orzesz, nie za duże, wszyscy się znają, tak? I jest tak, że kiedyś wypowiadanie jakby swoich poglądów no, było tylko tutaj na tym forum, tak? I czasami ludzie się bali, czasami ludzie byli ograniczeni, ale czasami też ludzie bardziej
przemyślali to, co mówią, tak? Natomiast teraz jest wolność. Jest wolność taka, że ludzie czasami nie zastanawiają się, a Bóg dał język. To bez wątpienia. Do słowienia Boga również, ale nie zapominajmy, że pięściami można zrobić mniejszą krzywdę niż językiem. Bez wątpienia. I myślę, że teraz należałoby się spotkać właśnie nie w sieci, tylko właśnie w cerkwi, w kościele, na wspólnej modlitwie. Dziękuję księdzu za tą wspaniałą rozmowę. Myślę, że Kościół prawosławny jest nam, tej większości katolickiej, niesłychanie mocno przybliżony. Jakby nabrał ludzkiej twarzy poprzez księdza wypowiedź. Jesteśmy obciążeni stereotypami, więc bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Pozostańmy z Bogiem, z Chrystusem. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że zbyt mocno nie był obciążający ten wywiad i że nasi słuchacze będą mieli cierpliwość, żeby Zobaczymy, jak ocenią go internauci. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pomyślności.